Cześć, tutaj Grzegorz, trener w firmie Bosch. Wracam do Was z cyklem prezentacji nowości w ofercie Bosch Professional. Część z nich znajdziecie już u naszych partnerów handlowych oraz na naszej stronie www.bosch-professional.pl. Dzisiaj skupimy się przede wszystkim na narzędziach akumulatorowych w systemie 18-woltowym. Będzie jednak jeden wyjątek. Zaprezentuję absolutną nowość. Pierwszą sieciową, bezszczotkową szlifierkę kątową w naszej ofercie. Brzmi ciekawie? Zatem nie traćmy czasu i zaczynajmy. Zaczynamy od linii produktów Bosch Professional 185Li. Jej pierwszych przedstawicieli, modele GSR i GSB 185Li, pokazywałem Wam w poprzednim filmie o nowościach. Link do tego nagrania znajdziecie na ekranie. GEC 185Li to nasza druga akumulatorowa szlifierka mimośrodowa w segmencie 18-woltowym z silnikiem bezszczotkowym. To, co od razu rzuca się w oczy, to jej poręczność oraz kompaktowość. Bez akumulatora model ten waży niecały kilogram oraz ma zaledwie 135 mm wysokości. Szlifierka posiada nowy rodzaj uchwytu, który znacząco różni się od konstrukcji modelu z linii Heavy Duty GEX 18V125. Konstrukcja grzybkowa zapewnia łatwy i pewny chwyt. Przełącznik regulacji obrotów znajduje się na wysokości kciuka, co pozwala szybko i łatwo dopasować prędkość do obrabianego materiału. Na poręczność tego modelu z pewnością wpływa też umiejscowienie akumulatora prostopadle do powierzchni szlifowania. GEX 185Li wyróżnia niski poziom drgań, a funkcja Constant Speed wpływa na wydajność szlifowania, porównywalną do modelu sieciowego. Tu mamy kruciec, do którego możemy podłączyć odkurzacze w systemie Click and Clean lub dołączony do zestawu worek na pył, aby pomóc chronić Wasze płuca i zachować czyste miejsce pracy. Po podłączeniu akumulatora GBA 4 Ah GEX 185Li zapewnia aż do 40 minut ciągłej pracy. To elektronarzędzie doskonale sprawdzi się w pracach stolarskich i wykończeniowych. Kolejne elektronarzędzie, które doceni nie jeden dekarz, stolarz czy pracownik budowlany, to akumulatorowa pilarka tarczowa GKS 185Li. Wyposażona oczywiście w silnik bezszczotkowy. Narzędzie bez akumulatora waży niecałe 3 kg, ale niech Was to nie zwiedzie, gdyż jego prędkość obrotowa bez obciążenia to aż 5000 obrotów na minutę. Taka wydajność to domena często cięższych i masywniejszych modeli sieciowych. Pilarka została wyposażona w aluminiową stopę podstawy, odlewaną ciśnieniowo, co w połączeniu ze wspornikiem zawiasu zapewnia stabilność i precyzję cięcia zarówno na wprost, jak i pod ukosem. Zastosowano w niej również nowy przełącznik sygnałowy, który jest dużo bardziej wytrzymały i łatwiejszy w użytku niż przełącznik mechaniczny. Pilarka posiada obrotowy adapter odsysania pyłu, zapewniając użytkownikowi większą swobodę oraz czystość i porządek w miejscu pracy. GTB 185Li to nasza najnowsza i najbardziej kompaktowa wkrętarka do suchej zabudowy z silnikiem bezszczotkowym w systemie 18V. To, co wyróżnia ten model, to ogranicznik głębokości, którego nie trzeba już zdejmować w razie potrzeby wykręcenia wkrętu. Wąski korpus, ergonomiczna obudowa oraz niewielka waga wynosząca 1,3 kg z akumulatorem 2 Ah zapewniają wygodny chwyt oraz komfortową pracę przez wiele, wiele godzin. A skoro już mówimy o długiej pracy, to GTB 185Li dzięki trybowi PowerSafe jest w stanie wykręcić 3 razy więcej wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora. Włączając tę funkcję, narzędzie działa tylko w momencie docisku bitu do wkrętu, co znacznie optymalizuje zużycie energii. Skrętarka ta współpracuje z przystawką do taśmy skrętami MA55. Z takim osprzętem oczywiście znacząco skracamy czas montażu suchej zabudowy. Ostatnim prezentowanym dzisiaj produktem, który wchodzi w skład naszej serii 185Li, jest bezszczotkowa akumulatorowa wyżnarka GST 185Li. Ten model to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy potrzebują w pracy bezprzewodowej swobody, ale jednocześnie nie chcą tracić niezbędnej mocy, do której są przyzwyczajeni w modelach sieciowych. Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów SDS z dźwignią wyrzutową sprawia, że wymiana osprzętu zajmuje dosłownie chwilę. Jest to szczególnie przydatne, gdy brzeszczot jest rozgrzany np. po dłuższym cięciu. Czterostopniowy przełącznik ruchu orbitalnego, czyli tzw. funkcja podrzynania, daje użytkownikowi możliwość szybszego cięcia materiału. Model ten wyposażono także w regulację prędkości obrotowej, co w jeszcze większym stopniu wpływa na możliwość dopasowania prędkości do wykonywanej pracy i obrabianego materiału. Warto zwrócić uwagę na solidną podstawę oraz nakładkę, zastosowaną po to, aby nie zarysować materiału, oraz na diodę LED zapewniającą lepszy widok linii cięcia. Ciekawa jest także funkcja dmuchawy, która, jak sama nazwa wskazuje, zdmuchuje urobek z linii cięcia. GST 185Li to doskonały wybór dla parkieciarzy, dekarzy czy też monterów kuchni. Poza elektronarzędziami z oznaczeniami 185Li będziemy wprowadzać także serię 187, która reprezentuje jeszcze bardziej zaawansowane elektronarzędzia.
Pierwszym z nich jest młot udarowo-obrotowy z silnikiem bezszczotkowym GBH-187LI. Tak jak widzicie, charakteryzuje go dość niewielki rozmiar, który nie przeszkadza w zachowaniu odpowiedniej wydajności. Energia udaru w tej młotowiertarce wynosi bowiem 2,4 J. Co równie ważne, wydajność pracy GBH-187LI pozostaje na tym samym poziomie pomimo rozładowywania się akumulatora. Przejdźmy teraz do najważniejszych rozwiązań, które chronią użytkownika oraz zmniejszają awaryjność narzędzia. System Vibration Control wbudowany w rękojeść narzędzia pochłania oraz redukuje wibracje wytwarzane w trakcie pracy. Z kolei funkcja Kickback Control chroni użytkownika w momencie zakleszczenia się wiertła w materiale. Młot w takim przypadku po prostu się zatrzyma, dzięki czemu możemy uniknąć nieprzyjemnej kontuzji nadgarstka. Wbudowany moduł HMI pozwala zarządzać parametrami młota tak, aby jak najlepiej dopasować go do naszej pracy. Gdy połączymy go ze smartfonem, poprzez aplikację Bosch Toolbox możemy ustawić ulubiony tryb pracy, wydajność narzędzia oraz sprawdzać na bieżąco powiadomienia o potrzebie serwisowania, czasie jego pracy i ilości aktywacji funkcji Kickback Control. GBH-187LI to doskonały wybór dla instalatorów, elektryków, a także dla branży wykończeniowej. Przejdźmy teraz do najnowszych elektronarzędzi Bosch Professional z linii Heavy Duty. Zaczniemy od naszej nowej świerki akumulatorowej model GWS-18V-180PC. Model ten pod kątem zastosowania może być alternatywą zarówno dla pił do cięcia metalu oraz klasycznych szlifierek kątowych, głównie z uwagi na możliwą głębokość cięcia. Model ten sprawdzi się zarówno podczas cięcia metalu, jak i betonu czy kamienia. Silnik bezszczotkowy z serii Biturbo zoptymalizowano pod akumulatory z serii Procore, zapewniając wydajność porównywalną do szlifierki sieciowej o mocy aż 1500 W. GWS-18V-180PC waży nieco ponad 3 kg z akumulatorem Procore 8 Ah oraz posiada włącznik czuwakowy umiejscowiony z boku narzędzia. Szlifierka została także wyposażona w systemy, które dbają o bezpieczeństwo użytkownika, takie jak dobrze już Wam znane Kickback Control, Drop Control, wyłączający narzędzie przy upadku, czy Restart Protection, który nie pozwala włączyć szlifierki po wymianie akumulatora, jeżeli włącznik jest w pozycji on. Pamiętajcie, że mówimy tu o bardzo mocnej szlifierce, stąd zastosowanie wspomnianych systemów bezpieczeństwa to podstawa. Teraz przechodzimy do naprawdę potężnego sprzętu. Omówimy najważniejsze funkcje młota udarowo-obrotowego z serii Biturbo GBH-18V40C. To akumulatorowy odpowiednik dobrze znanego Wam GBH-540DCE, o czym świadczy energia udaru aż 9 J. Taką wydajność młot osiąga w połączeniu z akumulatorami serii Procore 5,5, 8 oraz 12 Ah. Pamiętajmy, że to właśnie te modele akumulatorów pozwalają osiągnąć pełną deklarowaną moc elektronarzędzi serii Biturbo. Naturalnie zwykły akumulator serii GBA także będzie pasował do tego młota. Mamy bowiem w tym zakresie pełną kompatybilność akumulatorów i ładowarek produkowanych od 2008 roku. Model waży około 8 kg z akumulatorem Procore 8 Ah, lecz dzięki umiejscowieniu akumulatora z przodu narzędzia moc staje się o wiele lepiej wyważony, a sam akumulator jest lepiej chroniony, np. w razie upadku narzędzia. Pod akumulatorem tradycyjnie znajdziemy diodę LED, która odpowiednio doświetli miejsce pracy. Moc oświetlenia można również regulować w aplikacji Bosch Toolbox. Młot ten posiada znany Wam już moduł HMI, który informuje użytkownika o stanie przeciążenia narzędzia, poziomie naładowania akumulatora oraz pozwala zmienić tryb pracy narzędzia w zależności od naszych potrzeb. Dodatkowo młot posiada wbudowany system Vibration Control, o którego zaletach mówiliśmy wcześniej. Przydatną funkcją jest także możliwość włączenia trybu ciągłej pracy w trakcie dłutowania. Standardem w tej klasie narzędzi jest system kontroli odrzutu, czyli Kickback Control. Dzięki funkcji Connectivity mamy możliwość połączenia narzędzia z aplikacją i ustawienia indywidualnie parametrów pracy. Dużą zaletą tego młota jest możliwość ustawienia łagodnego rozruchu, co wpływa na jakość i precyzję zarówno podczas wiercenia, jak i dłutowania. Z odpowiednim osprzętem GBH-18V40C sprawdzi się dla elektryków, instalatorów oraz szeroko pojętej branży budowlanej. Pracując z tym narzędziem, będziecie mieli wrażenie, że pracujecie narzędziem sieciowym. Kolejnymi modelami, które zasilają w tym roku naszą linię Heavy Duty, są wiertarko-wkrętarki model GSR-18V90C oraz jej wersja udarowa GSB-18V90C. Oczywiście obie z silnikami bezszczotkowymi. Są to następcy modeli GSR i GSB-18V60C, wzbogacone o wyższe parametry wydajności oraz liczne dodatkowe funkcje. Maksymalny twardy moment obrotowy tej wkrętarki to 64 Nm, a miękki, który odnosi się np. do wkręcania w drewnie, to aż 36 Nm. Mamy tu również moduł Connectivity,
który pozwala na spersonalizowanie ustawień narzędzia w zależności od wykonywanej pracy. Istotna jest także funkcja sprzęgła precyzyjnego, która zatrzymuje wkrętarkę po osiągnięciu ustawionego poziomu momentu obrotowego, a tym samym zmniejsza zużycie sprzęgła i wynikający z tego hałas. Obiema opcjami możemy zarządzać na wbudowanym panelu HMI. Ten sprzęt to idealne rozwiązanie dla monterów, stolarzy, elektryków oraz instalatorów chwaków. Ostatnim elektronarzędziem, jakie Wam dzisiaj przedstawię, jest duża sieciowa szlifierka kątowa GWS30PB. Jest to pierwsze sieciowe elektronarzędzie Bosch Professional posiadające silnik bezszczotkowy. Zaletą tego silnika jest mniejsza waga, mniejsza emisja ciepła i iskier oraz dłuższa żywotność oraz łatwiejsza eksploatacja. Nie musimy bowiem wymieniać w nim szczotek węglowych. Wracając do samego narzędzia, pewnie interesuje Was jego moc. Powiem tylko tyle, że to najmocniejsza szlifierka, jaką posiadamy w ofercie. Silnik ten jest w stanie wygenerować moc aż 2800 W. Szlifierka została wyposażona w technologię Kickback Control, Restart Protection, czyli ochronę przed uruchomieniem w razie przerwy w dostawie prądu lub przy przypadkowym odpięciu przewodu zasilającego. Dodatkowo system Overload Protection chroni silnik przed przegrzaniem i przeciążeniem. Waszą uwagę powinien zwrócić także wbudowany w uchwyt opatentowany system kontroli drgań. Zmniejsza on o 23% wartość drgań podczas szlifowania i cięcia. Do jakich prac sprawdzi się tak potężne elektronarzędzie? Jak się zapewne domyślacie, do tych najcięższych, czyli w zakładach przemysłowych, na przykład przy produkcji zbiorników gazu, czy też w stoczniach oraz w każdej działalności związanej z zaawansowaną obróbką metalu. Zaprezentowałem Wam wybrane nowości z linii Bosch Professional. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału na YouTube oraz śledzeniu nas na Facebooku. A dziś dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!